Piątą niedzielę Wielkiego Postu witam Państwa z Wilamowic. Ksiądz Andrzej Gołębiowski. Zostaliśmy zaproszeni dzisiaj do tego pięknego kościoła, aby spotkać w ofierze mszy świętej przychodzącego Jezusa. Wybór tego miejsca nie jest jednak przypadkowy. Wiąże się on z osobą świętego Józefa Bilczewskiego, świętego arcybiskupa lwowskiego, którego życie właśnie się tutaj rozpoczęło. W bieżącym roku obchodzimy setną rocznicę jego śmierci i dlatego diecezja bielsko-żywiecka obchodziła szczególny rok poświęcony osobie wybitnego ich rodaka. Był mężem modlitwy, człowiekiem pracowitym i miłującym ludzi, a nade wszystko Boga. Kanonizacji arcybiskupa Bilczewskiego dokonał papież Benedykt XVI w Rzymie w październiku 2005 roku. Zapraszam Państwa do wspólnej modlitwy. Niech Jezus wskrzesi w nas to, co umarłe, tak jak wskrzesił Łazarza, a wstawiennictwo arcybiskupa Bilczewskiego wyjedna nam łaski. Mszy świętej przewodniczy biskup Roman Pindel, biskup diecezji bielsko-żywieckiej. Piątą niedzielę Wielkiego Postu witam Państwa.
W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi. Największą chlubą i radością Kościoła są święci i błogosławieni. Oni są czytelnym znakiem, że pójście za Chrystusem drogą Ewangelii jest możliwe w każdym czasie i w każdych warunkach. Takim czytelnym znakiem jest święty Józef Biczewski, najwybitniejszy syn wilamowickiej ziemi, małego miasteczka położonego między Oświęcimiem a Bielską Białą. Do dziś żyją tu potomkowie osadników flamandzkich, którzy przez wieki zachowali swój język, kulturę i przywiązanie do wiary katolickiej. I właśnie tu, na tej wyjątkowej ziemi, w rzemieślniczo-rolniczej rodzinie, urodził się przyszły wielki święty Kościoła i równie wielki Polak, arcybiskup metropolita lwowski Józef Biczewski. Znakomicie wykształcony, obdarzony wrażliwością na znaki czasu, rozwinął szeroką działalność duszpasterską i społeczną. Obdarzony wewnętrznym bogactwem, potęgą umysłu i wielką dobrocią serca, hojnie służył powierzonej sobie owczarni. Zmarł w opinii świętości 20 marca 1923 roku i zgodnie z życzeniem spoczął wśród ubogich na cmentarzu janowskim we Lwowie. Bogu niech będą dzięki za tak wyjątkowego syna wilamowickiej ziemi. Dziś gromadzi nas w tym sanktuarium szczególna i wyjątkowa okoliczność, jaką jest uroczyste zakończenie roku jubileuszowego świętego Józefa Biczewskiego, ogłoszonego z okazji setnej rocznicy jego śmierci. Przez cały ten czas darowany Kościołowi Bielsko-Żywieckiemu mogliśmy przeżywać wyjątkowe rekolekcje pod szczególnym jego przewodnictwem. Trzeba nam żywić nadzieję, i szereg podjętych inicjatyw i otrzymanych w tym roku łask będzie procentować dobrem w życiu tak indywidualnym, jak i wspólnotowym. Witam bardzo serdecznie wszystkich uczestników tej dzisiejszej uroczystości. Jego Ekscelencję księdza biskupa Romana Pindla, ordynariusza naszej diecezji, księdza Piotra Hoffmana, dyrektora Wydziału Duszpasterskiego naszej kurii, wszystkich księży rodaków, kapłanów z naszego dekanatu i spoza, a wśród nich księdza prałata Michała Bogutę, wieloletniego proboszcza i kustosza tego sanktuarium, który w ogromnym stopniu przyczynił się do ożywienia kultu arcybiskupa Biczewskiego. Witam siostry służebniczki z matką prowincjalną Kazimierą Pesz, przedstawicieli władz powiatowych z panem starostą Andrzejem Płonką, miasta i gminy Wilamowice z panem burmistrzem Marianem Trelą, dyrekcję zespołu szkół, przedszkola Ochronki, domu kultury, zespoły regionalne, radę osiedla, koło gospodyń, strażaków, górników, krwiodawców, pszczelarzy, orkiestrę dętą z Wilamowic, chór parafialny, schole dziecięcą. Witam również wszystkie delegacje ze sztandarami. Redakcję i pracowników Polskiej Telewizji obsługujących dzisiejszą transmisję wraz z księdzem Andrzejem Gołębiowskim i panem Adamem Łukaszkiem. Telewidzów Telewizji Polonia i wszystkich, którzy łączą się z nami poprzez środki masowego przekazu. Witam wszystkich gości, również pielgrzymów z parafii Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny Sosnowca z księdzem proboszczem Stanisławem Roznerem, i witam naszych drogich parafian. Wstawiennictwo świętego Józefa Biczewskiego polecamy intencje, które przynosimy w naszych sercach. Wypraszamy pokój na całym świecie, szczególnie na Ukrainie. Polecamy naszą ojczyznę, wszystkich chorych, jak również czcicieli świętego Józefa Biczewskiego. Modlimy się za naszą diecezję, za nas, nasze rodziny, abyśmy na wzór świętego Józefa Biczewskiego wytrwale podążali drogami świętości w codziennym naszym życiu.
Drodzy bracia i siostry, byśmy mogli dziś przyjąć apostolskie błogosławieństwo z odpustem zupełnym, wzbudźmy w sobie żal za popełnione grzechy, za nasze słabości i zaniedbania. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Marię, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę. Na mocy modlitw i zasług Najświętszej Marii Panny, świętych apostołów Piotra i Pawła oraz wszystkich świętych, niech Bóg Wszechmogący i Miłosierny udzieli wam łaski prawdziwej i owocnej pokuty, stworzy w was serce skruszone, rozbudzi pragnienie poprawy życia i wytrwania w dobrych uczynkach. Niech wam odpuści wszystkie grzechy i doprowadzi was do życia wiecznego. Prosimy Cię, Panie nasz Boże, udziel nam łaski, abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, który oddał własne życie za zbawienie świata. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Czytanie z księgi proroka Ezechiela. Tak mówi Pan. Oto otwieram wasze groby i wydobywam was z grobów, ludu mój, i wiodę was do kraju Izraela. I poznacie, że ja jestem Pan. Gdy wasze groby otworzę i z grobów was wydobędę, ludu mój, udzielę wam mego ducha, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że ja, Pan, to powiedziałem. I wykonam, mówi Pan Bóg. Oto Słowo Boże. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Wołam do Ciebie, Panie. Panie, wysłuchaj głosu mego. Nachyl swe ucho na głos mojego błagania. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Zachowasz pamięć o grzechach, Panie. Panie, któż się ostoi? Ale Ty udzielasz przebaczenia.
Ci służono z bojaźnią. Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia. Pokładam nadzieję w Panu, dusza moja pokłada nadzieję w Jego Słowie. Dusza moja oczekuje Pana bardziej niż strażnicy poranka. Niech Izrael wygląda Pana. Jest bowiem łaska, u Niego obfite odkupienie. On odkupi Izraela ze wszystkich jego grzechów. Czytanie z listu świętego Pawła, apostoła do Rzymian. Bracia, ci, którzy według ciała żyją, Boga podobać się nie mogą. Wy jednak nie żyjecie według ciała, lecz według ducha, jeśli tylko Duch Boży was mieszka. Jeżeli zaś ktoś nie ma ducha Chrystusowego, ten do niego nie należy. Skoro zaś Chrystus w was mieszka, ciało wprawdzie podlega śmierci ze względu na skutki grzechu, duch jednak ma życie na skutek usprawiedliwienia. A jeżeli mieszka w was duch tego, który Jezus wskrzesił z martwych, to ten, co wskazał Chrystusa Jezusa z martwych, przywrócił do życia wasze śmiertelne ciała mocą mieszkającego w was swego ducha. Oto Słowo Boże. Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz. Jezus usłyszawszy to, rzekł: choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej,
aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą. A Jezus miłował Martę, jej siostrę i Łazarza. Mimo jednak, że słyszał o jego chorobie, zatrzymał się przez 2 dni w miejscu pobytu. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: chodźmy znów do Judei. Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od 4 dni spoczywającego w grobie. Kiedy zaś Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta rzekła do Jezusa: Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga. Rzekł do niej Jezus: brat twój zmartwychwstanie. Rzekła Marta do niego: wiem, że zmartwychwstanie w czasie zmartwychwstania, w dniu ostatecznym. Rzekł do niej Jezus: ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to? Odpowiedziała mu: tak, Panie, ja wciąż wierzę, żeś Ty jest Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu: Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli: oto jak go miłował. Niektórzy z nich powiedzieli: czyż ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Siostra zmarłego Marta rzekła do niego: Panie, już cuchnie. Leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej: czyż nie powiedziałem ci, że jeżeli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: Ojcze, dziękuję ci, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że mnie zawsze wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Wielu więc spośród Żydów, przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w niego. Oto słowo Pańskie. Drodzy bracia i siostry, zakończenie roku Bilczewskiego to przypadło właśnie dziś, w piątą niedzielę Wielkiego Postu. Stąd takie czytania i taki nasz nastrój. Zacznę od tego, że bardzo miły i życzliwy dla Polaków profesor Jakob Kremer z Wiednia dużo czasu poświęcił badaniu tekstu z Ewangelii, które dziś usłyszeliśmy. Najczęściej używany tytuł tego tekstu brzmi Wskrzeszenie Łazarza, ale bardziej poprawny to Przywrócenie do życia Łazarza.
Tak jest, ponieważ Łazarz został przywrócony do tego życia, które prowadził wcześniej, zanim umarł. Musiał przecież w swoim życiu drugi raz umrzeć, jak każdy człowiek. A jego zmartwychwstanie w innym ciele, które nie jest śmiertelne, nastąpi wówczas, gdy Chrystus wskrzesi wszystkich zmarłych. Czytany dziś tekst to barwny i bardzo ujawnia wiele szczegółów z życia Łazarza i jego dwóch sióstr. Dowiadujemy się, że Łazarz był nazywany przyjacielem Jezusa. I dowiadujemy się, że był bardzo bliski Jezusowi. Jezus, idąc do grobu przyjaciela, wzruszył się, rozrzewnił i zapłakał. Trzy określenia, które jednoznacznie wskazują, jak bardzo mocną i emocjonalną relację mieli i jaka była reakcja Jezusa. Ostatecznie Łazarz został przywrócony do życia, pomimo tego, że wcześniej na pewno umarł, skoro jego ciało leżało już czwarty dzień w grobie, a jego siostra Marta powiedziała wprost: już cuchnie. Wspomniany przeze mnie profesor Kremer dociekał przez wiele lat tego, jak ten tekst był przyjmowany, rozumiany i przekazywany w dwóch okresach sztuki kościelnej. Najpierw skupiał się na przedstawieniach sceny przywrócenia do życia Łazarza na wczesnochrześcijańskich mozaikach, a następnie w malarstwie średniowiecza. Zauważył przy tym, że starożytne mozaiki zawierają jasne przesłanie, że Chrystus jest Panem życia, co wyraziło się w tym, że zdołał przywrócić życie umarłemu Łazarzowi. W różnych scenach przedstawiających to wydarzenie w centrum jest Chrystus, nieco większy czasami od innych postaci i z wyciągniętą prawą dłonią w kierunku groty, w której pochowano Łazarza. Łazarz zaś przedstawiony jest na podobieństwo kokonu, ciało zawinięte w białe płótna. Nieproporcjonalnie duża prawa ręka Jezusa wskazuje, że to On swoją wszechmocą przywrócił Łazarza do życia. Na to, że wydarzenie jest niezwykłe, wskazują w tych mozaikach nieproporcjonalnie duże oczy tych, którzy na to patrzą, które wyrażają podziw wobec cudownej mocy Jezusa przywracającego Łazarza do życia. Inaczej jest na obrazach średniowiecznych. Ukazują one to samo wydarzenie w inny sposób. Chrystus stoi spokojnie pomiędzy swoimi uczniami, a w pewnym oddaleniu jest wyraźnie inna grupa mężczyzn, ukazana w sposób przerysowany, nieżyczliwy, tak jakby to były jakieś ciemne charaktery. Oni wszyscy trzymają się za nos. To znaczy, że pokazują cuchnię od tego grobu, w którym pochowano Łazarza. Właśnie ten znak trzymania się za nosy, ten znak, że cuchnie, że umarł na pewno, przy tym, że Jezus nic nie robi, to wszystko sprawia, że to przedstawienie pokazuje potęgę śmierci. O potędze Jezusa milczy ten obraz. Dwie epoki, dwa odczytania tej samej Ewangelii z piątej niedzieli Wielkiego Postu. Kiedy zaczynamy na dobrą sprawę czytać teksty mówiące o spisku przeciw Jezusowi, o zapowiedzianej śmierci, o pojmaniu, o cierpieniach, ukrzyżowaniu i śmierci na krzyżu. Przywrócenie do życia Łazarza tym, którzy będą słuchać tych dramatycznych tekstów Ewangelii, ma przypominać, że Jezus mógłby, gdyby tylko chciał, uniknąć śmierci. Ale też, gdy śmierć dotknie Jego ciała, to przecież istnieje moc, która sprawi, że zmartwychwstanie. Święty Józef Bilczewski, którego rok jubileuszowy kończymy w naszej diecezji,
także zajmował się przedstawieniem tej sceny z Ewangelii, którą dziś usłyszeliśmy. W centrum jego zainteresowania, całej pracy doktorskiej była Eucharystia. I to, w jaki sposób w najstarszych zabytkach, przedstawieniach czy inskrypcjach ze starożytności wyrażała się wiara, wiara chrześcijan pierwszych wieków odnośnie Eucharystii. Starał się Bilczewski wykazywać w swojej pracy, że w podobny sposób sprawowano Eucharystię wtedy, jak i w tym czasie, kiedy on zdobywał szlify naukowca. Ksiądz Józef Bilczewski dotarł do bardzo ważnej kaplicy zwanej Grecką, która znajduje się w katakumbach Pryscylli, której obok prawdopodobnie najstarszego, bo z II wieku, obrazu Matki Bożej z Jezusem. Znalazły się także sceny rozmnożenia chleba, zgromadzenia wiernych na modlitwie i takich wydarzeń z całej Biblii, które wyjaśniają Eucharystię, znaczenie Eucharystii, w co wierzymy w odniesieniu do Eucharystii. Ale są także niedaleko sceny wskazujące na potęgę Boga, który ocalił trzech młodzieńców z pieca, wskrzeszenie Łazarza czy Jonasza, który ocalał, mimo że był w 3 dni we wnętrzu ryby. Kaplica znajdowała się w pobliżu tysięcy grobów, które zapełniano od 3 do 5 wieku. Wskrzeszenie Łazarza w takim otoczeniu, w takim kontekście, w kontekście tej kaplicy ewidentnie eucharystycznej, Bilczewski interpretował jako zapowiedź zmartwychwstania chrześcijan, a zwłaszcza męczenników, których tam grzebano. Także Eucharystia, prawdopodobnie tam sprawowana, miała umacniać tych, którzy się na niej gromadzili, a także miała tych zgromadzonych umysły kierować ku Bogu, który jest Panem życia i zwycięzcą śmierci i wskrzesi zmartwych. Moi drodzy bracia i siostry, dziękujemy dziś w tym miejscu, gdzie przyszedł na świat arcybiskup Józef Bilczewski. Dziękujemy dziś Bogu za jego narodziny i życie, święte życie. Dziękujemy za łaskę chrztu, którą otrzymał w tym miejscu. Przyjął pierwszą komunię, spowiadał się i uczestniczył w Eucharystii. Dziękujemy dziś za wyniesienie go na ołtarze i za przykład życia, za jego wstawiennictwo, które zostało poświadczone nie tylko przez cuda w trakcie procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego, ale także, których wciąż doznają wierni, którzy przybywają do tego sanktuarium. Dziękujemy dziś Bogu za kończący się rok Bilczewskiego, jak go nazywamy. Wiele działo się, zewnętrznie na pewno w tym roku. Na pewno wiele w sprawach łaski, ale tego nie poznamy do końca. Bóg wysłuchiwał przybywających do tego miejsca. Dziękujemy dziś Bogu także za wszystkich, którzy w bardzo różny sposób i w różnym stopniu angażowali się w przeróżne wydarzenia, także w skali diecezjalnej. Dziękujemy za zaangażowanie, zwłaszcza księdza kustosza, księdza prałata Stanisława Morawy. Myślę, że wielu wiernych naszej diecezji, nie tylko, poznało bliżej świętego z Wilamowic. Nie tylko przybywali do tego miejsca, ale także doznawali potrzebnych łask, wysłuchania prośby, znajdowali odpowiedź albo umocnienie od Boga. Można powiedzieć, że święty Józef Bilczewski także się napracował w tym roku swojego jubileuszu. Co by potwierdzało opinię, że był niezwykle pracowity w swoim życiu, że w pewien sposób zmarł z wyczerpania organizmu. W tym zaś roku znów napracował się, bo wierzymy, że łaska jest od Boga, który jej hojnie udziela, zwłaszcza gdy człowiek prosi, wzywając także sprawdzonych świętych. Ale powiedzmy na zakończenie tego roku, że czas łaski się nie kończy, a święty z Wilamowic, arcybiskup Bilczewski, wciąż czeka i będzie czekał i zapraszał, aby nas wspierać, kiedy będziemy go wzywać. Amen.
Wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga. Ojca Wszechmogącego, Stwórcę nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych, i jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego jednorodzonego, który z Ojca jest rodzony, przed wszystkimi wiekami, Bóg z Boga, światło ze światłości, Bóg prawdzie jest Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, swój istotny Ojcu. Zanieśmy z ufnością nasze prośby do naszego Ojca, który jest w niebie. Pasterzu Chrystusowej Owczarni, Święty Józefie Wilczewski, uproś ducha rady i męstwa, ducha wiedzy i pobożności, Ojcu Świętemu, obecnemu wśród nas, biskupowi Romanowi, wszystkim prezbiterom i diakonom, niech z ojcowską miłością kierują ludem im powierzonym i budują żywy Kościół, który jest dla świata sakramentem zbawienia. Ciebie prosimy, Patronie naszej ziemi, święty Józefie Wilczewski, ochraniaj naszą ojczyznę od wszelkich klęsk i niedoli. Zachowaj od deptania Bożych przykazań i samej prawdy o Bogu w sercach ludzkich. Spraw, byśmy dochowali wiary, którą głosiłeś naszym praojcom i wytrwali w gorącej miłości do Kościoła i Ojczyzny. Ciebie prosimy. Unser Patron, wo die dich kämst in die Heiligkeit vor Familie, macht unser Familie ein Stufe vom Gebot, so in der Föhne Wada a Gastwunan Fugitum an Rö, für die Kinder, Junge, für die Kranke, Awana immer an die, wo sie dir fachen hilft. Nasz Patronie zatroskany o świętość rodziny. Uczyń nasze rodziny wieczernikami modlitwy. Niech każda rodzina stanie się gościnnym mieszkaniem dobroci i pokoju dla dzieci, dorastającej młodzieży, dla chorych, samotnych, ubogich i potrzebujących pomocy. Ciebie prosimy. Wielki pasterzu zaangażowany w społeczne problemy swego czasu, uproś pokój na Ukrainie i we wszystkich zakątkach świata, aby zostały ugaszone wszystkie wojny i konflikty, a sprawujący władzę służyli powierzonym im narodom w duchu prawdy i sprawiedliwości. Ciebie prosimy. Nasz orędowniku przed Bogiem, zgromadziłeś w roku jubileuszowym wokół Chrystusowego ołtarza licznych pielgrzymów naszej diecezji ze swoimi pasterzami. Dziękujemy za otrzymane łaski.
Wstawiaj się za nami, wejrzyj na nasze społeczeństwo i uproś u Boga nowe powołania kapłańskie i zakonne, aby prowadzili nas prostą drogą do wiecznego szczęścia. Ciebie prosimy, za nas, zgromadzonych w sanktuarium świętego Józefa Bilczewskiego na zakończenie roku jubileuszowego, wszystkich uczestniczących w liturgii poprzez środki masowego przekazu, aby poznawali postać świętego Józefa Bilczewskiego i z jego spuścizny duszpasterskiej czerpali siły do życia w Kościele Jezusa Chrystusa. Ciebie prosimy, najlepszy nasz Ojcze, o to wszystko prosimy przez Chrystusa, Pana naszego.
Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Wysłuchaj nas, Wszechmogący Boże, i przez tę ofiarę oczyść z grzechów swoich wiernych, którym dałeś poznać prawdę chrześcijańskiej wiary. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z wami. I z duchem twoim. Górę serca. Składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. On jako prawdziwy człowiek opłakiwał swojego przyjaciela Łazarza, a jako Bóg i Władca życia wskrzesił go z grobu. On okazuje miłosierdzie wszystkim ludziom i przez wielkanocne sakramenty prowadzi nas do nowego życia. Przez Niego, Twój Majestat, uwielbiają zastępy aniołów, którzy zawsze się radują w Twojej obecności. Prosimy, aby i nasze głosy przyłączyły się do nich, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia, prawe Twoje. Osanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Wielka jest tajemnica naszej wiary. Ile razy ten chleb spożywamy i pijemy z tego kielicha, uczmy śmierć Twoją, Panie.
Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości raz z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Romanem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym. Z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem, świętym Józefem Bilczewskim, z patronami z Chrztu Świętego i z wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieku. Amen. Prośmy Ojca Niebieskiego, aby odpuścił nam grzechy i zachował nas od złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. Przekażcie sobie znak pokoju. Thank you.
Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Jezus obecny jest pośród nas. Przyjmijmy Go w Komunii Świętej. Księża będą rozdawać Komunię Świętą przed ołtarzem, w połowie kościoła, pod chórem, również na chórze. Wszyscy, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, mogą przyjąć Jezusa duchowo. Niech towarzyszy temu ta modlitwa. Mój Jezu, ofiaruję Ci moje skruszone serce, uniżone w swojej nicości wobec Twojej świętej obecności. Adoruję Cię w sakramencie Twojej miłości, niewysłowionej Eucharystii. Pragnę przyjąć Ciebie w tym ubogim przybytku, jaki oferuje Ci mój umysł. Czekając na radość sakramentalnej komunii, dziś pragnę przyjąć Ciebie w duchu. Przyjdź do mnie, mój Jezu, kiedy ja ze swej strony przychodzę do Ciebie. Niech Twoja miłość ogarnie moje jestestwo w życiu i śmierci. Wierzę w Ciebie, ufam Tobie, Ciebie kocham. Yeah.
Módlmy się. Wszechmogący Boże, prosimy Cię, abyśmy zawsze byli żywymi członkami Chrystusa, którego ciało i krew przyjmujemy przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Ekscelencjo, jak dokładnie wiek temu zakończenie życia świętego arcybiskupa Józefa Bilczewskiego było jego narodzinami dla nieba, tak ufamy, iż zakończenie roku jubileuszowego stanie się początkiem naszych narodzin do lepszego chrześcijańskiego życia. Wierzymy, że będzie impulsem do zmiany na lepsze. Bo jeżeli chcemy zmieniać świat, to każdy z nas musi zacząć od siebie. Oczywiście ten rozwój musi postępować w głębokiej łączności z Duchem Świętym i być rezultatem więzi z Chrystusem, którą podkreśla dziś święty Paweł. Niezwykłym znakiem dla nas od Boga jest fakt, że w dzisiejszą uroczystość czytaliśmy właśnie fragment listu do Rzymian dotyczący życia według prawa Ducha Bożego. Apostoł uświadamia nam, że Ducha Chrystusowego posiada chrześcijanin wtedy, gdy myśli, działa, pragnie tylko tak jak Chrystus, gdy pozostaje w ustawicznym zjednoczeniu z Chrystusem. Prowadzi życie, w którym już cały czas obecna jest nadzieja zmartwychwstania. Niewątpliwie Ducha Chrystusowego posiadał jeden z największych biskupów świata początku XX stulecia, metropolita lwowski, święty arcybiskup Józef Bilczewski. Stanowi przykład człowieka, który całe życie powierzył Jezusowi i żył z Nim w nieustannej łączności. W mijającym roku jubileuszowym próbowaliśmy po raz kolejny przyswoić sobie jego przesłanie. Staraliśmy się pójść wskazywaną przez niego drogą wiary, pokory, nadziei i miłości. Wypada podkreślić, że nauczanie wielkiego intelektualisty, jakim był Józef Bilczewski, nie straciło nic na swojej aktualności i uniwersalności. Mogą i powinni z niego czerpać nie tylko katolicy, ale i ludzie niepodzielający naszej wiary. Księże biskupie, w imieniu całej naszej parafii oraz czcicieli arcybiskupa Bilczewskiego pragniemy podziękować za ustanowienie mijającego roku rokiem jubileuszowym. Osobiste zaangażowanie księdza biskupa oraz bliskich współpracowników jest wyrazem troski o rozwój kultu jednego z wielkich ludzi Kościoła oraz wyjątkowego patrioty, jakim był święty Józef Bilczewski. Podziękowania składamy również pod adresem wielce zasłużonych w szerzeniu jego kultu księdzu prawatowi Michałowi Bogucie oraz księdzu kanonikowi Eugeniuszowi Nyczowi. Z serca dziękujemy również kustoszowi sanktuarium, księdzu Stanisławowi Morawie, bez którego modlitwy, starań i pomysłów nie udałoby się tego wszystkiego dokonać. Bóg zapłać wszystkim. Moi kochani, dziś tą uroczystą mszą świętą kończymy rok jubileuszowy. Tylko rok jubileuszowy. Bo jak zaznaczył ksiądz biskup, progi tego gościnnego sanktuarium zawsze są otwarte. Warto nawiedzić sanktuarium w Wilamowicach, miejsce narodzin wielkiego Polaka. To miejsce jest wyjątkowe. Tu przybywają wierni szukający wsparcia w przeżywaniu krzyża choroby czy różnych trudności. I wielu odzyskuje zdrowie. Otrzymuje łaskę umocnienia. Tu wiele młodych małżeństw wyprasza sobie łaskę potomstwa. Zapraszam więc do gościnnych Wilamowic. Wszystkich mieszkających daleko zachęcam do pisania intencji drogą mailową, które omadlamy w każdy wtorek podczas specjalnego nabożeństwa ku czci świętego. Jest też stała transmisja mszy świętej i nabożeństw na kanale YouTube. Pragnę również zaprosić do udziału w wyjątkowej uroczystości, która będzie miała miejsce 10 czerwca bieżącego roku, to jest sobotę, a mianowicie zwieńczeniem setnej rocznicy narodzin dla nieba
naszego wielkiego rodaka będzie wprowadzenie relikwii świętego Józefa Wilczewskiego do świątyni Bożej Opatrzności w Warszawie. Zajmie on należne miejsce w panteonie zasłużonych Polaków oraz wielkich ludzi Kościoła. Równocześnie podczas tej mszy świętej 10 czerwca ksiądz biskup ordynariusz zawierzy Opatrzności Bożej całą diecezję za wstawiennictwem świętego arcybiskupa Wilczewskiego. Jeszcze raz wyrażam wdzięczność za wspólną modlitwę księdzu biskupowi, kapłanom, siostrom zakonnym, wszystkim uczestnikom zgromadzonym w świątyni, wszystkim telewidzom i łączącym się z nami poprzez środki masowego przekazu. Dziękuję też Telewizji Polskiej, Telewizji Polonia za dzisiejszą transmisję. A teraz bardzo prosimy księdza biskupa o pasterskie błogosławieństwo. Czcigodny biskup Roman, z łaski Boga i postanowienia Stolicy Apostolskiej, biskup tego świętego kościoła bielsko-żywieckiego, w imieniu papieża Franciszka wszystkim tu obecnym, którzy z prawdziwym żalem wyznali swoje grzechy w sakramencie pokuty oraz przyjęli komunię świętą, oraz wiernym, którzy ze względu na uzasadnione okoliczności łączą się z nami w modlitwie za pośrednictwem środków przekazu i są w stanie łaski uświęcającej, udzieli błogosławieństwa z odpustem zupełnym. Módlcie się za naszego Ojca Świętego Franciszka, za naszego biskupa Romana i za świętą Matkę Kościół. Starajcie się postępować w pełnej z Nim komunii i wzrastać w świętości. Pan z wami i z duchem Twoim. Pochylcie wasze głowy na błogosławieństwo. Niech Bóg Wszechmogący oddali od was wszelkie przeciwności i udzieli wam swoich darów. Amen. Niech otworzy wasze serca na swoje słowa i przygotuje was na nieprzemijające radości. Amen. Niech wam da poznać, co jest dobre i sprawiedliwe, abyście biegli drogą Bożych przykazań i stali się dziedzicami Królestwa Niebieskiego. Amen. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Boże, co świat arcybiskupa Józefa Wilczewskiego. Niech będzie uwielbiony za przykład miłości do Kościoła i Ojczyzny. 18 marca tego roku w Katedrze Lwowskiej biskup Roman Pindel mówił: idźmy jego śladami, gdy szaleje nienawiść, agresja, lęk, niepewność eksterminacji i próby wydziedziczenia ludzi
z ich własnej ojczyzny, niedaleko nas, za wschodnią granicą. Zostawiam Państwa z tymi myślami i prośbą, byśmy polecali się Jego wstawiennictwu. Za tydzień niedziela palmowa. Nasza